piątek 24 maja o godzinie 15:30 na terenie Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej odbędzie się święto mam. Zaproszone są mamy z dziećmi. Wystąpią uczniowie ze szkoły muzycznej numer 1 przy ulicy Teatralnej. Wystąpią tancerki z zespołu Ani Dębickiej w kolorowych strojach i nie tylko. Będzie konkurs na temat Unii Europejskiej. Będą bardzo proste pytania i bardzo słodkie nagrody. Kolejna edycja w ogóle imprez Gorzowskiej Rady Seniorów. Natomiast jeżeli chodzi o takie święto mamy, to jest to druga. Pierwsza była 5 lat temu. Wystąpiły wtedy buziaki. A teraz troszkę zmieniliśmy repertuar po to, żeby było atrakcyjniej, jeszcze bardziej. Przepiękne święto. Przecież mamy wychowują dzieci, opiekują się nimi, troszczą się o nie, starają, więc jak przyjdą z dziećmi, to niech te dzieci pokażą, zatańczą z mamami, złożą im życzenie i będzie naprawdę miło. To ten, który tutaj stoi przed Państwem, to właśnie wymyślił coś takiego, skrzyknął ekipę, która pomaga, ponieważ imprezę poprowadzi przy mikrofonach Ania Dębicka i Paweł Potkański. Znani Państwu, wygadani przy mikrofonach, sprawdzeni. Zapraszamy, pogoda jest też obstalowana, będzie miło i sympatycznie. A kończy się to wszystko wspólnym tańcem mam z dziećmi. W trakcie imprezy odbędzie się również konkurs z nagrodami. Zapraszam.